Proszę Państwa, jest to niewątpliwa przyjemność być tutaj u Państwa na dwóch połączonych uroczystościach. Pierwsze wręczenie stypendiów, tutaj ukłon w kierunku Zarządu Zakładów Azotowych, że był uprzejmy zasponsorować te stypendia. Myślę, że jest to dla adeptów, czyli uczniów pierwszych klas, taki zastrzyk do rywalizacji, do silnej nauki. Dwa, mam przyjemność również przywitać grono pedagogiczne, grono rodzicielskie, Was, kochana młodzieży, bo Wy jesteście naszą przyszłością, Wy zastąpicie nas niebawem w życiu zawodowym. W związku z tym gorąco namawiam do rzetelnej nauki, pracy. Macie możliwości sięgać, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Szanowni Państwo, chciałem pogratulować wszystkim nagrodzonym, wszystkim stypendystom tego wyróżnienia. Mam nadzieję, że kolejne lata spędzone w tej szkole przyniosą kolejne sukcesy, że na kolejnych etapach i w końcu z zakończonym jakimś egzaminem maturalnym będzie to uwieńczenie waszego pobytu w tej szkole, a później w przyszłości wyboru najlepszych studiów związanych z kierunkiem, bo rozumiem, że te zainteresowania, które już dzisiaj posiadacie, będziecie dalej rozwijać. Przede wszystkim chciałabym, aby ta szkoła stała się dla was takim wyjątkowym miejscem. Miejscem, gdzie będą rozwijane wasze pasje, gdzie będą dostrzeżone wasze talenty, bo wierzcie, każdy z was ten talent w sobie posiada. Bardzo bym chciała, żeby był zauważony. Chciałabym, żeby to było dla was takie miejsce wspaniałych przyjaźni. Przyjaźni między wami, rówieśnikami, ze starszymi kolegami, koleżankami, ale pamiętajcie też, że i wychowawcy, i nauczyciele to też wasi przyjaciele. Także chciałabym bardzo, abyście otworzyli swoje umysły, swoje serca, a wierzcie, spełnią się wasze marzenia, czego wam życzę. Panie dyrektorze, szkoła w Sądzicach od zawsze kojarzy się z chemią, ale przez wiele lat tej chemii nie było. Teraz mamy nowy rok szkolny i drugi rok, kiedy profil chemiczny zaistniał, ale w niepełnym wymiarze. No tak, no w świadomości mediów, w świadomości właściwie wszystkich mieszkańców, nawet telefony odzywają się do szkoły technikum chemiczne. Ja mówię, no technikum tak, ale to troszkę nie chemiczne. Także świadomości ta szkoła dalej funkcjonuje jako technikum chemiczne. Zmieniła się nazwa, ale no reaktywacja nastąpiła. W tym roku otworzyliśmy znowu klasę technik technologii chemicznej. W składzie co prawda tylko 10-osobowym, ale muszę powiedzieć, że nakłady na reklamę tego kierunku były zdecydowanie mniejsze niż w roku poprzednim i myślę, że to też przełożyło się na tą liczbę uczniów, która przyszła, ale jestem pewny, że to są ta dziesiątka, która zdecydowanie i bardzo świadomie wybrała ten kierunek, bo to jest kierunek bardzo trudny. No, kierunek trudny, ale też obiecujący. Dzisiaj na rynku pracy mało który kierunek daje jakąś gwarancję, a w każdym razie szansę na zatrudnienie. Dzisiaj należy wybierać kierunki właśnie te trudne, nietypowe. Ja myślę, że to powoli dociera do, myślę, rodziców głównie. No, młodzież myśli kategoriami w gimnazjum. Ciężko im myśleć, co będą robić za 3-4 lata, że trzeba pracy będzie szukać. Na razie żyją na garnuszku rodziców. Powoli to się zmienia i dostrzegają to, że no, takie potężne grupy chemiczne, zakłady chemiczne, które mamy w naszym powiecie i na południu Polski, są szansą, że oni mogą znaleźć pracę, która będzie ich satysfakcjonowała. Także mamy nadzieję, że coraz więcej osób mimo wszystko będzie wybierało te trudne kierunki chemiczne. Ci, którzy przyszli, są zdecydowani do uczenia się chemii, a co z pozostałymi uczniami w tej szkole? Jeżeli uczą się chemii, to chętnie? Mają całkiem dobrze wyposażoną pracownię w przeciwieństwie do niektórych szkół. Ta nowa podstawa programowa, która weszła 2 lata temu, powoduje, że tak naprawdę chemia kończy się po pierwszej klasie, czy to ogólniaka, czy szkoły, czy technikum. Jeżeli wybraliby ten przedmiot jako przedmiot rozszerzony, wtedy kontynuacja by nastąpiła w kolejnych latach, ale no raczej nie wybierają. Jednak te przedmioty ścisłe no cały czas stwarzają jakieś trudności. Pokutuje przekonanie, że jednak matematyka, chemia, fizyka to są bardzo trudne przedmioty i
tak młodzież jakoś, pozostałe zawody, które mamy, no wydają się zawodami troszeczkę bardziej usługowymi, które jednak nie ma nacisku na te przedmioty ścisłe. No tutaj jedyny nacisk, no to jest w tej technologii chemicznej, w techniku ekonomiście, tutaj ten nacisk jest rzeczywiście duży. To jeszcze z innej beczki. Macie klasę policyjną od kilku lat, ale parę miesięcy temu komendant powiatowy policji stwierdził, że ani jeden absolwent tej szkoły z klasy policyjnej nie trafił na razie do niego do pracy. Dlaczego? Nie wiem, ja mam informację, że jeden absolwent, pan Daniel, jest już posterunkowym w Koźlu. Może to się zmieniło w międzyczasie, ale to jest jeden rodzynek, a tych absolwentów w profilu wypuściliście już, no, kilkuset chyba, byśmy mogli powiedzieć. Jak się okazuje, dosyć duża część młodzieży w naszej klasie policyjnej, jakby najmniejszy procent pochodzi z Kędzierzyna. Część młodzieży właśnie jest z naszego powiatu, ale pozostała to jest powiat strzelecki, powiat krapkowicki, powiat głubczycki i oni mogą zasilać tamte tereny, bo klasa no, taką się cieszyła popularnością, że przychodziła młodzież z całych okolicznych powiatów. Kędzierzyn był jakby najmniej reprezentowany, nie wiem dlaczego, mimo że cały czas były informacje, że jest szansa na pracę w policji. Poza tym no niestety testy, które muszą przechodzić późniejsi kandydaci na policjantów, no my nie jesteśmy w stanie sprawdzić ich ani medycznie, ani psychologicznie i tu jest, myślę, bardzo trudna sprawa dla tych absolwentów późniejszych. Hotelarstwo to ciągle najpopularniejszy kierunek, najbardziej oblegany, oprócz policyjnej klasy? Tak by wychodziło, no ale powoli Słowiańczycy, nie wiem, chyba przez zmienią nazwę na centrum hotelowe, bo mamy praktycznie w obrębie szkoły hotel koło hotelu, restaurację koło restauracji. I myślę, że to wszyscy słyszą, że tu takie zagłębie potężne się tworzy, a to są potencjalne miejsca pracy. No to panie dyrektorze, nic tylko ten jeden budynek, który jest na sprzedaż, należy przerobić na hotel i będą praktyki mieli uczniowie. No ten budynek dawnego internatu, pomysł hotelu jest bardzo dobry. Pomysł jeszcze, kiedyś rzuciłem pomysł radnym powiatu stworzenia tam domu spokojnej starości. Myślę, że to też pomysł był ciekawy, jest nawet uważam dalej aktualny ze względu na to, że mamy piękny park zabytkowy, blisko kościół, młodzież, która mogłaby w formie wolontariatu tam pracować. Myślę, że to jest wszystko do stworzenia, a hotel? Oj, chcielibyśmy. Radosława Jon, Departament Zarządzania i Polityki Personalnej. Panie dyrektor, dlaczego zakłady azotowe postanowiły ufundować stypendia dla uczniów szkół, klasy chemicznej w zespole szkół numer w Sołnicach? Przede wszystkim wydaje mi się, że to też była taka myśl odtworzeniowa. Było to bardzo słynne, historyczne technikum chemiczne, a przede wszystkim zwiąże się to z naszą podstawową działalnością naszej firmy. Jakby nie było, jesteśmy firmą chemiczną, a nie ukrywam, że chcielibyśmy mieć kadrę bardzo wykwalifikowaną i dlaczego nie połączyć tego, aby nasza młodzież z naszego regionu, z naszego miasta miała właśnie miejsce pracy chociażby w naszej grupie Azoty. To stypendium to jest, jak rozumiem, pierwszy etap, bo państwo, zdaje się, będziecie obserwować te uczennice i kto wie, czy w przyszłości nie będziecie mieli dla nich kolejnych propozycji. Dobrze rozumiem? Na ten czas i w tym miejscu trudno mi cokolwiek deklarować. Niemniej bardzo by nam zależało, aby edukacja nie kończyła się tylko na technikum, tylko chcielibyśmy być również opiekunami w przyszłości na wyższych studiach. Zależałoby nam, żeby te dzieci kształciły się w wyższych szkołach, ale żeby do nas wracały. No właśnie, co możecie zaproponować młodym ludziom, którzy się dzisiaj zgłosili do zakładów azotowych? Pytam dlatego, bo dzisiaj młodzież często nie wie, na co się zdecydować. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata, ale kiedy oni kończą tę szkołę, tak naprawdę zostają czasami puszczeni na głęboką wodę i nie potrafią się z tym odnaleźć. Co by pani im doradziła jako osoba, która tą stroną personalną w zakładach też się zajmuje? Jest to temat niezmiernie skomplikowany i powiedziałam wielowątkowy. Rzeczywiście w tej chwili studia są takie, że to jest ogromne spektrum, a tak właściwie rynek pracy jest bardzo hermetyczny, jest bardzo wąski, nie ma wiele do zaproponowania. Jeżeli chodzi o moją firmę, to niewątpliwie chemicy, inżynierowie na pewno będą potrzebni, ponieważ naturalnie kadra odchodzi i czekamy na nowych. A chcielibyśmy również takie działania prowadzić, żeby już w tej chwili odbywały się praktyki u nas w firmie, żeby później te osoby w łatwy sposób po prostu adaptowały się w tej pracy. Czyli praktyka, nauka tutaj, może dalej wyższe studia i kto wie, może właśnie powrót do Azot, nie jako praktykant, ale już jako pracownik.
po to, żeby pracować w zakładach azotowych, koniecznie trzeba mieć studia, czy jako technik, chemik też mogę znaleźć zatrudnienie? Oczywiście osoby z średnim wykształceniem technicznym, tak. Natomiast to już jest ta poprzeczka, którą w tej chwili stawiamy. To jest najniższy poziom. Czyli już nie sama szkoła zawodowa, to już nie wystarczy. Trzeba mieć przynajmniej tego technika lub studia wyższe, tak? Do tego dążymy. Czy te aparatury coraz nowocześniejsze są coraz bardziej skomplikowane? Czy to jest tak, że szkoła w ogóle jest w stanie przygotować do ich obsługi, do pracy przy takich sprzętach? Myślę, że sama szkoła nie. Studia wydaje mi się już coraz bardziej, ale to jest wszystko z takiego punktu widzenia teoretycznego. Natomiast praktyki, które u nas się odbywają, praktyki studenckie, jest ich bardzo dużo. One już dają możliwość zetknięcia się z tą rzeczywistością, przede wszystkim z ludźmi, którzy pracują w tym zakresie. W związku z tym taka praktyka i to doświadczenie wydaje mi się jest takie najbardziej zbliżające do tego, aby kogokolwiek czegokolwiek nauczyć w tym zakresie. Inaczej jest coś, wiadomo, jak coś jest narysowane, inaczej jak się tego dotknie, inaczej jak się tego dotknie, jeśli ma temperaturę 100 stopni, a inaczej, jeżeli widzi się to w zimnej książce. No to życzymy takich gorących wrażeń, byleby bezbolesnych. Jak najbardziej życzę tego wszystkim.